Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hofbergman. Od dzisiejszego odcinka będzie to Hofbergman na wersji 1.004. A w dzisiejszym odcinku zaczynamy robotę w szklarni, ponieważ lecimy tutaj na Seasons. Tak jak większość wyraziła taką opinię, żebym jednak leciał tutaj na Seasons. I rzeczywiście ten pomysł mi się tutaj podoba. Tylko mi nie podoba się ta skrzynka, znaczy ta paleta. Wyobraźcie sobie, że ta paleta jest jeszcze od wersji 1, od tej chyba pierwszej wersji, bo wtedy właśnie w taki sposób robiła się tutaj wełna. A od wersji 1.003 już wełna się robi w takich czymś. A od wersji 1.04 robi się tak samo w takim czymś, tylko że mamy tu jeszcze takie coś, że teoretycznie, o, to jeszcze składuje tą wełnę. No, to więc to będziemy musieli opchnąć na pewno. A resztę zobaczymy, jak to będzie zresztą. Nie, no tutaj to sobie później pójdę poukładać. Dobra. Wiosna jest. Temperatura jakie tam jest, jaka powinna być. Jest to już drugi dzień, jak gdyby ja sobie gram tutaj drugi dzień na tej mapie. Od momentu, kiedy odpaliłem season. Season ustalony jest na 9 dni. Wydaje mi się, że to jest w sumie dobra długość sezonu, ponieważ no ja mam tutaj dosyć dużo pól, czy dosyć dużo, wcześniej mówiłem, że mało, no ale jednak jest już teraz kilka pól i dodatkowo jest tutaj dużo fajnych rzeczy, które będę musiał ogarniać, chociażby tą szklarnię, którą teraz będziemy ogarniali, dzisiaj jedziemy ogarnąć i w związku z tym te 9 dni wystarczy. Mam nadzieję, że mi o kurczę, się wystraszyłem. Kurczę, jaka ta łąka jest fajna. I powiem wam, że ona kosztuje tylko około chyba 75 tysięcy, z tego co mi się wydaje. Ale nie będę jeszcze jej kupował. Bo ja mam w ogóle mało krów, tak więc... Co jak co? Kurczę, prąd mnie prosi. Ja żartuję. Fajna jest ta dojarka tutaj. No na pewno kiedyś być może kupimy tą łąkę. Mam 118 tysięcy, to wynika z tego, że grając wcześniej, a wiedziałem, że już przejdę sobie na Seasons, to było bardzo proste, ponieważ ja w ogóle wcześniej wszystko, bardzo dużo rzeczy zrobiłem do tego, aby to bezboleśnie przejście na Seasons i tak zresztą było. No, oprócz tam kilku rzeczy, które musiałem tak troszeczkę tam pozmieniać. Ale jedną właśnie z rzeczy, których można było naprawić, są szklarnie. Trzeba będzie te szklarnie ogarnąć dzisiaj od nowa, ponieważ one są jak gdyby całkowicie inna filozofia jest. O wiele bardziej mi się podobająca, od razu mówię. I dzięki temu będzie tutaj fajnie się działo. Lecę, bo już tutaj nawet się rozpoczęła produkcja. Już wczoraj tutaj papryka i pomidory, one już od wczoraj chyba... Czekajcie, bo... A, brama jest zamknięta, a, lot zamknięty było. Powiedz, co jest? Skończyła mi się droga. Dobra. Tak więc pomidory, z racji tego, że one nie potrzebują żadnych rozsady, o, przywiozłem właśnie sobie, przywiozłem tą rozsadę. To tam już te szklarnie zresztą skoczymy. To już pewnie działa to. Działa to, czy nie? Oj, kurczę, coś chyba nie działa. A nie, działa, dobrze. Działa, jak widzicie, tylko że jakieś te liście takie... Na pewno być zielonawe bardziej, nie? Jakoś tak to słabawo wygląda, a zresztą zaraz, może tutaj czegoś nie dałem. A tutaj? No nie, być może one tak mają. Już nie wiem, wydaje się, że tutaj są chyba zielone. No dobra, tak wyglądałem jakoś tak dziwnie. Woda. Tutaj w ogóle działają, pamiętajcie proszę, żebyście wrzucali sobie Global Company. Bez Global Company w ogóle tutaj, gdzie są te szklarnie, to w ogóle będzie tylko sprowadzić, jak wejdziecie na tą lokalizację, to tylko znajdziecie jedną wiatę, zbiornik na wodę i nic więcej. Ponieważ te szklarnie wszystkie działają na Global Company. Jak nie wrzucicie sobie Global Company, takiej modyfikacji, którą na pewno link w opisie do tego odcinka znajdziecie, no to nie będzie wam tutaj to działało niestety i nie będzie to fajne. Tak więc pamiętajcie wrzucić sobie Global Company. W odróżnieniu od pomidorów i... I co tam jeszcze jest? Czerwonej tej papryki, żeby sałatę ogarnąć, to trzeba przywieźć sadzonki. Ja już je sobie kupiłem. Samego rana stałem pod tymi, pod drzwiami sklepu i się w sumie zastanawiałem, czy to mi poleci coś takiego, żeby... O!
Dobra, elegancko. No dobra. Właśnie chciałem, tak się zastanawiałem, czy ja będę musiał tutaj, kurczę, jakiegoś manitu postawić, jakiś wózek widłowy, żeby, kurczę, ogarniać to? Niekoniecznie, powiem wam, i się cieszę bardzo. Co tu jeszcze powiedzieć? Pozwoliłem sobie troszeczkę pozmieniać tą mapę w taki sposób, że trochę zmodyfikowałem sobie. Dobra, lecimy z wodą. Ja tutaj będę ględził, a wy generalnie tutaj muszę ogarniać. Ponieważ ta mapa ma swoje własne geo. Nie wiem, czy orientujecie się. Co jest dosyć zrozumiałe z racji tego, że tutaj są dodatkowe uprawy. Typu. Co tu jest dodatkowego? O kurczę, przyznałem. Pomyśl tą myszkę. Typu, pomyślmy, aha, poczekajcie, dekiel trzeba podnieść, bo się nie naleje. Jest tutaj, jest dodatkowy, jest kończyna, tak? A więc geo musi uwzględniać kończynę, bo w przeciwnym przypadku, no to ta kończyna trochę będzie tak słaba. Ej, tego ja wody nie mogę wylać tu? Nie wiem, to jest. Zaraz zobaczymy, chyba źle podjechałem. O, no ale ma to, jestem. Czekajcie, tutaj trzeba sobie, o, pozwolić, żeby... Dobra. Tak więc ma tutaj swoje geo. Widać, że tej wody o wiele mniej idzie, bo tylko 1000 litrów. Też fajnie, bo to będzie udokumentowane na filmie, kiedy ja tutaj leję tą wodę, tak więc będę mniej więcej wiedział, ile mi na jak długo wystarczy. Zresztą można wyczytać tam w odpowiednich plikach, to jest też zapisane, jak długo, na ile to wystarcza. Ale chyba taki... O kurczę, o nie. Właśnie tutaj już wiem, że beczkę inną będę musiał zapodać. Chociaż szczerze mówiąc mam taki chytry pomysł trochę na to, jak tą wodę ogarnąć. Na razie nie odważę się go tutaj zrealizować, ale być może na jakimś jednym odcinku zaraz pochwalę się, że albo to działa, albo nie działa. Na razie mi tylko coś takiego durnego się tak wyrażę w głowie. Coś mi tam pyknęło, nie? Że to może zadziałać. Jakby to zadziałało, to było naprawdę przepysznie. Dobra. Tak więc wracam do tego głównego wątku. Jest tutaj geo rzucone, bo wiadomo, są zwierzęta dodatkowe, no to jakoś ten sezon musi ogarnąć na przykład prosięta. No i te uprawy, czyli dodatkową uprawę z koniczyna. W przeciwnym przypadku, no ta koniczyna tutaj byłaby praktycznie bezużyteczna. No w sumie można by było tutaj sobie zasieć tą koniczynę, ale to nie byłoby to tak, jak powinno być. Tak więc jest... No i to jest rzeczywiście fajna rzecz, że no mapa ma, dysponuje dodatkowymi uprawami. Mówi, że jest zrobiona pod kątem Seasons, tak więc... Te dodatkowe uprawy muszą być ogarnięte w Seasons, tak więc mapa ma swoje geo wrzucone. Ma dodatkowe zwierzęta, te zwierzęta muszą być też ogarnięte. I tak właśnie jest. Niemniej jednak, o ile nie mam żadnych tam uwag dotyczących upraw tutaj, to zwierzęta są słabo ustawione, ale to generalnie jest bolączką Seasons. Kurczę. Teleportowałem się, ale mam mało maszyn. Tak więc, całe szczęście. Tak więc ja pozwoliłem, znaczy jeszcze te zwierzęta do końca nie ogarnęłem, ale cielęta na razie ogarniam. Prosiaki, które standardowo tutaj mają 2 miesiące, jakie kupujesz, a ważą 203 kilo. To jest trochę takie słabawe, nie? Tak więc to sobie ja pozwoliłem pozmieniać. Niemniej jednak na razie tego nie będę... Jak gdyby mi się nie śpieszy z tym, z racji tego, że Season jako taki jest aktualizowany, on jest w sumie w fazie testowej, ponieważ wychodzi na konsolę, tak więc podejrzewam, że on będzie też troszeczkę zaktualizowany i mam nadzieję, że te wszystkie takie rzeczy, niedociągnięcia będą też tam już od razu poprawione, łącznie z tą konfiguracją zwierząt, tak więc sobie poczekam, sobie tak myślę, po cholerę mam to robić, a to jest dosyć... Nie chcę powiedzieć, że to jest jakoś trudne, bo to nie jest aż takie trudne, tylko że to wymaga czasu, żeby sprawdzić, nie? Że to działa, nie? Bo później, żeby nie było, nie? Bo na przykład z tymi warchlakami, które ja sobie tam wymyśliłem, to mi działa. Wiem, że one mają 35 kilo, wystarczy, że tak około 105 można je sprzedawać, bo to jest w sumie najlepszy okres, bo później one już wolniej przyrastają na wadze i to jest fajne, nie? Tak więc to mam ogarnięte, natomiast inne
właśnie to trzeba by troszeczkę ogarnąć. Ale jak wejdzie nowy sezon, to mam nadzieję, że te zwierzaki będą z automatu już lepiej ogarnięte. Tak więc po co mam teraz się tutaj męczyć, jak być może za dwa dni wyskoczy już sezon na konsolę, zaktualizowany łącznie z tymi ciekawymi rzeczami. I nie będę się musiał męczyć, co nie? Co jeszcze tutaj zrobiłem? Pozwoliłem sobie przetłumaczyć Hofbergmana. Oczywiście moje tłumaczenie jest oparte na tłumaczeniu, które było w 1.0.0.3, a jest to praca pana Ziuty. Te dodatkowe rzeczy, o chociażby zaraz wam pokażę, na czym polega. No to nie to akurat, ale nie, w sumie to. No, mam rację, tylko to. O, właśnie o to chodzi, nie? Że mam to wszystko ładnie poprzetłumaczane. Global Company jest cały poprzetłumaczany, tak więc teraz jak sobie wejdziecie do szklarni, na przykład jesteśmy teraz w sałacie, tak? Nie wiem, czy pamiętacie jak na live, kurczę, nie za bardzo czaiłem bazę, o co tu chodzi. Wystarczy to wcisnąć i tu macie po polsku ładnie wytłumaczone, co trzeba zrobić, jak tutaj w ogóle się je. W sklepie też to wszystko jest wytłumaczone. Nie wiem, czy to będę wysyłał, bo być może pan Ziuta będzie to tłumaczył do 1.0.0.4. Wiadomo, on jest autorem wcześniejszej wersji, tak więc to on będzie raczej odpowiadał za tłumaczenie do wersji 1.0.0.4. Niemniej jednak ja pozwolę sobie chyba w ciągu tygodnia, w weekend wrzucić na swoją kartę społeczności to tłumaczenie, tak więc jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu sobie pobierze to tłumaczenie, na razie takie prowizoryczne, też w sumie jest dobrym tłumaczeniem, będę mówił, że jest prowizoryczne. Angielski mi za bardzo nie przeszkadza, tak więc w miarę to przetłumaczenie. Oczywiście mogą być to pewne takie elementy, które mogą jakoś tak za bardzo nie pasować, tak więc podejrzewam, że tam będziecie jakieś tam swoje, jakieś tam mieli jakieś obiekcje, no to tam zgłaszajcie, to po prostu ja tam pozmieniam, a podejrzewam, że przy nowszej wersji wytłumaczenie będzie też już na język polski, być może, no nie wiem, jak to będzie ogarnięte, teraz forum jest oficjalnie zamknięte, tylko i wyłącznie można takie sprawy ogarniać poprzez Discorda, no nie wiem, jakoś tam. Nie wiadomo, kiedy będzie nowsza wersja, tak więc podmiana, to jest taki bardzo malutki plik tekstowy, po prostu, zresztą najprawdopodobniej na jakimś live'ie cię ugadamy w jakiś dzień, to ja wam pokażę dokładnie jak to, o kurczę, ale mnie powiedzło, jak to ogarnąć, po prostu rozpakowujecie mapę i rzucacie jeden plik do środka, spakowujecie to i tam nic więcej nie trzeba, po prostu działa, macie język polski i to wszystko jest elegancko. Dobra, jeszcze skoczę tutaj, bo widzę, że mi się tam skończył ten... Skończył mi się kompost. Mam kompost jeszcze. Ile procent? Dobra, fajnie. To już znaczy się, że wiem, że to będzie działało tak, że to jest ogarniane tak samo jak w Seasons, tak? Czyli jedna trzecia sezonu, czyli jedno przejście, czyli w moim przypadku 3 dni, żeby zrobić kompost. Ja tam mi zabrakło na jedną szklarnię, tak więc będę musiał sobie co zrobić. Będę musiał sobie po prostu obornikiem dowieźć, bo już kompostu w tym momencie nie mam. To mi się skończyło, a w sumie chciałbym, bo podejrzewałem, że na tych warzywach można coś tam zarobić. Przynajmniej w tym momencie. I to ja mówiłem, krów mam mało, na mleku niekoniecznie zarobię, zresztą teraz no trochę kusi mnie, żeby te cielęta w miarę szybko ogarnąć, nie? Ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Duże mam potrzeby, jeżeli chodzi o sprzęt. Muszę kupić dosyć dobry sprzęt. No mam uprawione pola, dostaję tylko jeden siewnik, ale muszę mieć sadzarkę do ziemniaków na bank kupioną, bo tej świnie, no bez ziemniaków to będzie trochę słabawo. Co prawda mam tych ziemniaków trochę. Zobaczymy. Dzisiaj ogarniam szklarnię. Jutro najprawdopodobniej sobie ogarniemy. Albo dzisiaj wieczorem ogarnę sobie ziemniaki, chociaż ja wiem, czy to będzie tak wieczorem. Ogarnię sobie ziemniaki w takim sensie, w tym sensie, że powurkuję je i opchnę, bo to będzie więcej kasy. No i teraz będzie też sprzedaż tych worków, będzie o wiele łatwiejsza, nie? Bo można wjechać tam tym. Bezpośrednio będzie można wjechać aż do tego. Tym gatorem. Mam nadzieję, że do niektórych tam domostw będzie można wjechać praktycznie do tego punktu, gdzie jest ten.
gdzieś się sprzedaje, do piwnicy, nie? Bo przedtem będzie szybciej szło, po prostu załadować te ziemniaki, tak więc ja sobie tak wymyśliłem i teraz tak. Jak ja to robiłem? Dobra, już wiem. I tak, tylko kurczę. No bo jedno może tak bym z tymi dwoma tam poleciał. Dobra, najpierw zrobię coś takiego, że w takiej pozycji. Tylko że w takiej pozycji ja w ogóle chyba nie mogę podczepić przyczepki. Kurczę, no. To będę musiał wrzucić na przyczepkę. Tam ściągnąłem właśnie te nadstawki, bo wiedziałem, że mi te kartony nie wejdą. A nie, burta mi się nie zamyka, dobra. To chyba zaraz zobaczymy, czy to będzie buczało. To ja sobie wrzucę. Chociaż nie, no mogę wrzucić sobie dwa tutaj, na przyczepkę. No i tak będzie, na przyczepkę wrzucimy. Zepniemy to pasami i będzie gicio. Nawet mogę jeszcze dokupić. I w sumie fajnie, że tam... To teraz się rzeczywiście ten gator przydaje. Ale podejrzewam, że gdyby był buker, też by miał taką, o kurczę, małą przyczepkę i też by to wszystko elegancko działało. Całe szczęście u świni dosyć dużo obornika. Nie wiem dlaczego, ale krowy mają mało tego obornika. Ale u świn, jeszcze pamiętam, na 1.003 wypychałem. Dzisiaj też sobie posprzątałem i tu jeszcze troszeczkę na płycie obornikowej jest chyba 6000 litrów. Dobra, to już jest na maksa. Teraz tak, to sobie zostawimy to i lecimy na... Lecimy sobie na ten, na... z powrotem na... Do szklarni lecimy sobie, brakowało mi tego słowa. No i pełna przyczepka, kurczę, zobaczcie, jak wszystko podobijane. Maszyny, ale to w sumie lepiej nawet, fajnie od razu wyglądają niektóre maszyny, jak sobie... No może ten ciągnik to jeszcze nie jest aż tak źle. Ale na przykład John Deere już fajnie widać, jaki jest poobijany i obciążnik taki dobity. A więc to fajnie. Jeszcze sobie skoczę, to zobaczę jak z tymi ziemniakami, czy te worki, bo nie sprawdziłem, czy te worki mi przeszły, czy też nie. Ja sobie musimy to sobie zobaczyć, ale podejrzewam, że powinno być, bo właśnie już sobie planuję na następny odcinek trochę więcej zarabiać. W krzakach leżą te worki. A, bo tutaj było wcześniej ładnie ten. Ja sobie pomalowałem. No ale dobrze, elegancko, to wszystko przechodziło. A więc będzie zaraz można zarabiać te ziemniaki. A nie no. Sadzeniaki trzeba będzie też ogarniać. No zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie gicio. Dobra, bach, bach, bach. Jest tak. Ziemniaki wiadomo, tylko że ziemniaki będą mi rozwalały cały system. Ale ja tutaj troszeczkę chcę właśnie więcej trochę na świniach zarabiać. Teraz będę mógł mięsko. I w sumie będę coraz na jakiś czas, pewnie zimą. Ale to bym jakoś chłodnie będę musiał jednak kupić chłodnie. Dobra, to już wiem. Że jednak będę musiał kupić chłodnie, żeby przytrzymywać mięso. Zimową porą będziemy na przykład sprzedawali świnie do rzeźnika. On tam będzie ogarniał, ale potrzebuje chłodnie samochód, żeby później przez pół roku na przykład sprzedawać, nie? Bo wiadomo, w zimą tam... Nie, chociaż w tą zimę to będę dosyć dużo miał roboty. Bo wiadomo, przygotowywanie, nasion, takie rzeczy, ale to dopiero... o czym ja mówię, dopiero... Tutaj wiosna, ja już o zimie myślę, ale to na pewno będzie dosyć dużo się działo. Większość tych robót, które... To właśnie będzie się działo zimą, tak więc takich dosyć ciekawych rzeczy. Dlatego z jednej strony tak jak myślałem, kurczę, następna seria na Seasons. Ale tak sobie myślę, nie no, co jak co, ale ta mapa właśnie w sumie bardzo pasuje do Seasons właśnie, bo jest tutaj dużo takich rzeczy poza... Takimi sprawami jak zasiej, weź coś tam zaorz, coś, jakieś oranie, jakieś nawożenie czy coś takiego. Poza tym jest bardzo dużo różnych innych rzeczy, które generalnie bez grając na tym mapie, bez Seasons to rzeczywiście jak gdyby trochę przeszkadza. Jak gdyby przeszkadza, w tym sensie, że no macie już wam zaraz zboże te żniwa co dwa dni, no to jak gdyby nie ma czasu co innego tutaj ogarniać. A jeżeli właśnie jest coś takiego jak sezon jeszcze 9-dniowy, to tutaj naprawdę tego czasu powinno wystarczyć. I mam nadzieję właśnie coś takiego będzie. Ten obornik tutaj mam ile? 8 ton. Wziąłem sobie, przejechałem małym już tutaj fendem, bo John Deere'a odstawiłem, bo najprawdopodobniej tutaj ten mały fend będzie tutaj przez pewien czas chyba stał. Ewentualnie sobie zrobię... No nie wiem, tutaj jakiś mały ciągnik potrzebuje jednak, żeby cały czas ten
obornik, tutaj, teraz jest obornik, a tam kompost, ale tutaj trzeba będzie, zaraz zresztą zobaczymy, jak to dużo będzie mi teraz tu leciało. Ja sobie czas spowolniłem, bo jak sobie myślę, kurczę, jak na piące, to ja dzisiaj, to mi dzisiaj dużo dosyć ogarnąć, ale mówię na piące, to kurczę, możesz tutaj, Anton, za dużo nie ogarnąć. Ile tutaj wchodzi? 2000, u panie, więcej. Więc tego będzie po... O panie, tu 8000, tak? 4000 aż? Ja! Więcej, kurczę, obornika idzie tutaj niż tego... Nie, ale kompostu to było tam dwie przyczepy, tu przyjechałem. Jedno miało 21 ton. Kurczę, trochę tam było tego, nie? Ale 5000. No nie wiem, na ile to wystarczy. U panie, to ten kompost... Nie wiem, jak to będzie. No to kompost teraz będzie w sumie nie na nawożenie, tak jak ja sobie to wcześniej myślałem. Tylko raczej tutaj na pilnowanie tego. Tak więc trochę taktyka się zmienia. Trochę martwię, że te roślinki nie mają tych, nie są zielone. To takie... A też w opisie, bo właśnie jak tłumaczyłem, generalnie czego ja przetłumaczyłem, bo szczerze mówiąc, tak samo jak było na Seasons, jak się tłumaczy coś, to się bardzo dużo człowiek nauczy. A te wszystko, całą tę pomoc musisz jak gdyby przetłumaczyć, to przeczytasz to po angielsku, napiszesz po polsku, albo tam szybko tam wklepiesz po polsku, ale to przeczytałeś, to musisz przeczytać, nie? Tak więc wiesz. Dlatego zdecydowałem się tutaj, myślałem, żeby no, to spolszczenie mi tutaj za bardzo nie było potrzebne, ale bardzo dużo się nauczyłem przez to, że to spolszczenie. I tu jest właśnie tak w opisie napisane, że jak dasz wodę, to po pewnym czasie one powinny tutaj się zrobić zielone. Te roślinki. Jak bez wody, to one takie są, wiecie, nie są takie fajne. No nie wiem, ile ta chwila to oznacza. To ciężko mi powiedzieć, no ale tak chyba jest z tego, co mi się wydaje. Przecież tam dokładnie tak nie jest napisane, że będą zielone. Dobra, lecimy sobie tutaj. Czyli tak, tutaj działa. O, już są nawet dwie sałaty. Nawet więcej jest tych sałat. Dobra, tak więc tutaj sobie zamkniemy. Teraz tak, odczepimy sobie tutaj przyczepkę i... Kurczę, tak jeszcze jedną rozsadę będę musiał kupować. Ale to sobie dzisiaj ogarniemy tą rozsadę. Chyba tu i tutaj weźmiemy. Tam woda jest na maksa. Ciekawe, czy będzie jakiś deszcz. Będzie deszcz. Czwartek. No, to może tej wody wystarczy do czwartku, a później będzie tutaj... I chyba sobie tak coś takiego, że mi się wydaje, że... No dobra, na razie jeszcze nie myślę, bo ten mój pomysł to jest trochę dosyć kosztowny. Jakby w tym momencie, ale gdyby zadziałał, to w sumie byłby bardzo taki pożyteczny ten pomysł. No i nie mam, jak gdyby na razie, to nie chcę stawiać tych dodatkowych... Chyci mi? Dobra, z przyczepki chyciło. Teraz sobie wjedziemy tutaj. Elegancko, kurczę, to jest jednak fajnie. Pomyślane, że... No jest jednak dodatkowa robota, ale nie ma aż tak dużo. Oczywiście, to już od was zależy. Jakby ktoś chciał, to ty będzie miał wózek widłowy, będzie sobie ściągał z tej przyczepki i będzie tam, kurczę, rzeźbił na maksa. Niemniej w moim przypadku to, wiecie, jak człowiek nagrywa, no to aż tak dużo czasu nie ma na takie, wiecie, takie rzeczy. Odczepimy przyczepkę. Ja tutaj sobie przytegałem kartony, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Jeden jest... O kurczę! Zgubiłem zielony! Albo został na tym. Chyba został na tym. Na gospodarstwie. Właśnie coś mi się tu okręca. Nie wiecie, jak to tutaj naprawić? Jakaś modyfikacja powoduje, że mi się to okręca. Dobra, to jest skrzynka czerwona. Ja sobie już to kolorami zrobiłem. A może tej zielonej po prostu zapomniałem, że jeszcze może gdzieś... Nie no, jak mogłem? Nie mogłem mi wylecieć, nie? Taka zielona... dlatego jest zielona, żeby od razu było wiadomo, że jest na pomidory i na czerwoną paprykę, a nie na sałatę, bo na sałatę też coś takiego możemy zbierać, tylko że ja sobie maluję, będę malował na zielono, zresztą zaraz pójdziemy do sklepu, to ja wam wytłumaczę, o co chodzi, żeby mi się później nie myliły, bo one... Dobra, ej, pytanie, okej? Teraz wystarczy podejść i generalnie, to w opisie też będziecie mieli, rozpocznij napełnianie, R. O, już jest ich trochę. Nie wiem, czy to jest na 100%? Chyba już jest wszystko, bo... Widzę, zobaczcie, to fizycznie nawet widać, że... O, tutaj jeszcze jest coś, znowu mogę sobie napełnić. A nie, już chyba nie mogę napełnić. Zresztą... Rozpocznij napełnianie. No, nie.
Dobra, w każdym razie już mamy coś pierwszego do sprzedaży. No widzicie, ile pieniędzy będę musiał wydać na to, żeby te skrzynki kupić. Kurczę, drzwi nie mogę zamknąć. Co jest? Czy mam jakieś latanie włączone? Właśnie, też widziałem, że kurczę na live też nie mogłem ich zamknąć. Nie wiem, może jakieś latanie mam włączone, czekajcie. W ogóle nie widzi nic. Dziwne. Może jak jest ta skrzynka, to nie widzi. No może, to wiecie. Ja mówiłem, to jest dosyć... Kurczę, ta mapa jest dosyć... No teraz chyba już będę mógł zamykać, chociaż nie wiem. Ta mapa jest dosyć taka, widzicie, rozumiecie, ona jest dosyć ciekawą mapą. Jak mi się to okręca? Może mi się wydaje, że ta rolka jest coś tam, kurczę, zrąbana. Mi się cały czas będzie ciężko. A teraz jest. No, to już wiemy. Jak jest skrzynka w środku, to nie można. I teraz to... Będę musiał sobie tą małą taką platformę kupić. No. A więc jest już pierwsza skrzynka tych. To mogę zaraz zarabiać. Teraz sobie jeszcze jedną rzecz taką włączę. Czekajcie. Tyk, tyk, tyk. Tutaj w opcjach. O, to będę wiedział, jak podejdę, ile tutaj jest tego procent. Nie pokazuje mi się. Nie wiem, dlaczego mi się wyświetla. No, mi się wyświetlić. Przecież nie, może te skrzynki nie wyświetlają się. No nie wiem. Nie wiem, to mi się to wyświetli, jest to filtr. Dziwne. No dobra, nie wyświetla się to nie. Cię kręci tak w mordę. Coś jest, no coś muszę tutaj... No to teraz będę, to dla mnie będzie ważne, żeby mi się nie kręciło. Kiedyś to... Ale coś chyba z ustawieniami. Teoretycznie jakbym rolkę wcisnął, to rolką można to okręcać, nie? No ale ja puściłem rolkę i mi się kręci to cały czas. Dlatego jest ta wiata, żeby tutaj utrzymywać to. Ja sobie coś za chwilę tutaj wymyślę. Podejrzewam, że w następnej wersji będzie też jakaś półka na coś tam, czy coś takiego. Dobra, i tutaj mam skrzynki też. Dobra, jeszcze pójdziemy sobie, jak widzicie, dużo będę musiał tu kupować rzeczy. Właśnie te skrzynki, o czym tam... o czym chodziło mi te skrzynki. Skrzynki na warzywa właśnie. Mamy dwa rodzaje. Jeden jest na sałatę i w tym momencie tylko 15 główek. Ale druga wersja jest już na pomidory czerwoną paprykę. No, żeby mi się później nie pomyliły. Żeby później nie było tak, że wezmę skrzynkę. Chociaż nie wiem, to trzeba będzie też spróbować. Czy jak wezmę taką skrzynkę na przykład do pomidorów i zaniosę tam do... Ale to już zepsułem. No dobra, to sobie i tak muszę kupić na sałatę. Na razie sobie kupię na sałatę i... Bo tak, taka chyba opcja jest. I żeby one mi się nie różniły, to będę tak. Sałata będą zielone, a te na pomidory to będą czerwone, nie? Też tutaj taką... No to w sklepie, kurczę, nie przywiozłem jej. Bo jak wezmę taką skrzynkę, no to jak zaniosę tutaj do sałat, to mi się nic nie uda mi zrobić, nie? Kurczę. Wyciało mi. Zobaczcie, wezmę to. Chyba. Nie, tego jeszcze nie sprawdzałem. O, połóż to. To się chyba będzie upside down, tak. Znaczy nie do nogami, tylko tak normalnie, nie? Teraz powinna mi wyskoczyć. No widzicie, w ogóle nie pokazuje mi. Chociaż... Nie. W ogóle nie ma czegoś takiego. Czyli ta skrzynka... Być może tutaj jeszcze jest za mało tych sałat. Też trzeba wziąć pod uwagę. Ej, tutaj pani. A nie to wygląda, nie? Przekozacko, chłopaki potrafią zrobić ciekawe rzeczy. Nie, no jest 6, to 2%, tak? Aha, no to może, bo tam jest 15, to może tutaj procentowo to jeszcze za mało, żeby zapodać. Dobra, ja ten odcinek będę kończył. Jeszcze kilka tych skrzynek. Piszcie w komentarzach, jak napisać, jakby ten błąd ogarnąć, żeby mi się nie kręciło, bo teraz będzie mi to potrzebne noszenie, nie? Coś tu jest jakaś modyfikacja wrzucona, co powoduje, przecież ja wiem, może ten work taber? Workshop taber? Nie, ale nigdy nie miałem chyba z nim. Może seasons powoduje coś takiego? Czy nie, na innych seriach mi tak nie kręca. No nie wiem, może global company. No to może być taka sytuacja. Dobra, ja te skrzynki sobie rozładuję, ten odcinek kończę. Mam nadzieję, że wam się te informacje tutaj spodobały. Tak więc tłumaczenie, jeżeli kogoś interesuje, to najprawdopodobniej w weekend gdzieś będzie. To jest bardzo mały plik tekstowy,
Tak więc pobierzecie to w sekundę, to na weekend. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to na razie sobie poczekamy, bo być może po aktualizacji, nie będę musiał tego robić, po aktualizacji seasona, czyli po tym jak season się ukaże na konsolę, to być może będzie tam, to zwierzęta będą lepiej ogarnione, ogarnięte, tak więc po co ja będę to robił, nie? Dobra, w tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się że ten odcinek wam się spodobał i mam nadzieję, że spotkamy się na następnym odcinku. Pozdrawiam, Anton.